przyjąć zaproszenie do współpracy po to, żeby znowu przez kolejną kadencję pracować dla dobra mieszkańców, tym, którym jest najtrudniej tak naprawdę, czyli tym, którzy są bezrobotni, którzy poszukują pracy, potrzebują wsparcia. Mam nadzieję, wierzę w to, Boże, że Państwo też czujecie tą misję, bo taka ta misja jest, żeby wspierać tych wszystkich ludzi, którzy no, są zagrożeni wykluczeniem, bezrobociem. No, ale też potrzeba wsparcia dla dyrektora Urzędu Pracy, dla wszystkich pracowników, żeby we właściwy sposób kierować tym, co się dzieje w naszym powiecie w związku z bezrobociem, z przekazywaniem środków związanych też przecież z COVID-em, bo to są potężne pieniądze, które wpłyną do kilkanaście milionów złotych. Także proszę Państwa, wielkie wyzwanie przed Państwem, wielkie zadania, społeczne zadania, bezpłatne. Tym bardziej dziękuję, że chcieliście Państwo przyjąć to zaproszenie. Życzę Państwu jak najlepszych pomysłów. Życzę tego, żebyście Państwo mieli zawsze otwarte głowy, serca, takowe macie, więc życzę, żeby nie zabrakło takich chęci. Cały czas, żebyśmy mogli pracować wytrwale, wspólnie dla dobra naszych mieszkańców. I dlatego, żeby rozwiązywać problemy, które jednak związane z bezrobociem u nas są, bo to bezrobocie jest jedną z większych tak naprawdę krajów. Także życzymy sobie, żeby było jak najmniejsze. Mam nadzieję, że uda się Państwu zrobić to przez te najbliższe lata. Wszystkiego dobrego życzę i pozwolicie Państwo, że wręczę teraz akty powołania. Marca 2021 roku starosta Lubartowski powołała nową Radę Rynku Pracy. Jest to organ opiniodawczo-doradczy w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, a także rozporządzeniem Rady Ministrów w tej sprawie, Rada Rynku Pracy powołana jest na 4-letnią kadencję. I wy, członkowie wybierani do Rady Rynku Pracy, wchodzą to osoby spośród terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców,
Są to społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych, osoby z organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, a także przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego, wśród nich mogą być też radni powiatu. Do głównych zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy należy inspirowanie przedsięwzięć, które zmierzają do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy. Rada zatwierdza środki Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Ocenia okresowe sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, a także deleguje swoich przedstawicieli do wyboru dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W skład rady obecnej, która została właśnie powołana, jest 11 członków tej rady. Wchodzą między innymi pan Lucjan Mileszczyk, Tadeusz Małyska, Eliza Smoleń, Jacek Pożarowszczyk, Jacek Bednarski, Małgorzata Babczyńska, Ewa Karpiuk-Frynas, Aleksandra Berger, Artur Garbacz, Jolanta Kozak i Andrzej Gołęberski. Są to osoby reprezentujące zarówno jednostki samorządu terytorialnego, Radę Powiatu Lubartowskiego, stowarzyszenia, fundacje, Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców Ziemi Lubelskiej i Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Mam nadzieję i wierzę w to bardzo głęboko, że obecna rada będzie, z tą obecną radą będzie nam się bardzo dobrze współpracować, że bardzo dobra będzie ta współpraca, będziemy się porozumiewać, będziemy wytyczać pewne plany działania, a jest co robić, ponieważ nie oszukujmy się, każdy z nas chce pracować, chce przynosić jakieś środki finansowe do domu po to, by móc utrzymać zarówno siebie, jak i rodzinę.